Witam wszystkich. Słuchajcie, rozszerzyłem troszkę tą prelekcję o Wielką Brytanię też, bo nie sposób mówić o bankach centralnych, skupiając się tylko na USA, bo traktuję te rynki Wielkiej Brytanii i USA jako bliźniacze. Zastanowimy się dzisiaj, dlaczego wycofują, kto wycofuje i w jakich ilościach to złoto. No i na początek chyba wykres znany każdemu, czyli rezerwy złota największych krajów. Zwróćmy uwagę, że Stany Zjednoczone mają ponad 8 tysięcy ton. Dalej mamy Niemcy, Włochów, Francję. Znalazła się też Polska z 277 tonami. Co prawda ten wykres jest tutaj datowany na sierpień, aczkolwiek widzę, że dane są z pierwszego kwartału tego roku. I tutaj właśnie wykres, dlaczego skupiłem się tylko na rynkach Ameryki i Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, że 53% wszystkich światowych rezerw przechowywane jest właśnie w skarbcach tych dwóch krajów. A pozostałe Francja, Rosja, Chiny mają 75% całego światowego złota. Czyli widzimy, jak to złoto jest mocno skupione na kilku krajach, tak? Pięć tutaj gospodarek tak naprawdę. Slajd z Business Insidera i widzimy z 29 grudnia 2022 roku specjalnie taki, powiedzmy, odgrzebałem trochę stary, że banki centralne skupują złoto. Rosja i Chiny tutaj są, powiedzmy, przodownikami, Polska również, ale zeszły rok był rekordowy w ilości skupionego złota przez banki centralne. Kupiły bodajże około 1137 ton w sumie banki centralne wszystkich państw i to było największe zakupy od 57 lat. Przynajmniej tak twierdzi Financial Times. No co, Rosja i Chiny jak zwykle. Rosja tutaj wojna, Chiny no jakieś też spekulacje i z Ameryką jakieś potyczki. Ale pytanie, które zadałem główne w prelekcji. Kraje, które wycofują swoje złoto z USA i Wielkiej Brytanii. I zobaczcie, że w ostatniej dekadzie były to Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Austria, Turcja, Węgry, Wenezuela i Polska. Nad Polską bym tutaj jeszcze dywagował, dodałem tak jako ciekawostkę, no ale te kraje pozostałe wycofały swoje złoto ze skarbców USA i Wielkiej Brytanii. Na początek są Niemcy, które już w 2013 roku zapowiadały, że wycofają swoje złoto, traktowano ich zapowiedzi trochę niepoważnie, bo no, kto wycofuje złoto z USA? Nie było takich przypadków, no może Wenezuela, ale też zaraz do tego wrócę i to z Londynu. Spójrzcie, jak rozkładało się, gdzie znajdowało się złoto Niemiec przed 2012 rokiem, a gdzie po 2016. Skąd te przeskoki? Od 2013 do 2017 Niemcy sprowadzili 30 ton złota ze Stanów i 270 ton z Francji, swojego złota dodajmy. I teraz rodzi się pytanie, co takiego się wydarzyło, że przez 4 lata trzeba sprowadzać swoje złoto? Bo tak naprawdę to było ich złoto. Czy to złoto w tych skarbcach USA się znajduje? No, dodam jako ciekawostkę tylko, że ostatni audyt w Forcie Knox był w 53, więc tak naprawdę nie wiemy, czy to złoto tam jest, ale widzimy, ile czasu trwa ściągnięcie tego złota z Ameryki. Co do Niemiec jeszcze i ich rezerw złota, oni w 50 latach zaczęli kupować tak naprawdę złoto. Obawiali się Związku Radzieckiego, stąd właśnie potężne zakupy. Jak wcześniej żeśmy widzieli, oni są drugim największym posiadaczem złota, ich bank centralny na świecie. A, z ciekawostek jeszcze takich właśnie, że ich bank centralny chwali się, że część złota znajduje się pod wieżą telewizyjną w Berlinie, w najnowocześniejszym skarbcu świata. Przenieśli tam złoto w 2019 roku do tego skarbca. Jeśli ktoś by chciał pojechać, zobaczyć, jak niemieckie złoto wygląda, to zachęcam.
Jest jeszcze złoto banków centralnych nazistowskie. Też jest bardzo ciekawy temat odnośnie, gdzie ono się teraz znajduje, bo wiemy, że część w Szwajcarii, ale część też w Watykanie. Jeśli ktoś by chciał też doczytać, to Bank Watykański przywłaszczył sobie jakieś złoto nazistów. Jak to wygląda? Doczytajcie sami. My tutaj o ostatniej dekadzie porozmawiamy, więc idziemy dalej. Francja. Francuzi też jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo oni tak wprost się nie chwalili, że sprowadzają to złoto z USA. Opinia publiczna bardzo mocno naciskała po tym kryzysie 2008-2009, żeby to złoto z powrotem wróciło do Francji. No i Francuzi po cichu, powiedzmy w 3 lata, sprowadzili 221 ton złota z USA. No co prawda Amerykanom to się za bardzo nie podobało, no ale oddali. Co niektórzy mogą pamiętać bliźniaczą sytuację w 1965 roku. Francuzi też wysłali swoje okręty po złoto do Ameryki. To było w czasach jeszcze jak rządził de Gaulle. I Amerykanie też się obawiali o swoje złoto wówczas. Przypomnę, że wtedy złoto było sztywnie powiązane z dolarem. 35 bodajże dolarów za uncję kosztowało. Czy zrobił dobrze de Gaulle? No to można przeanalizować, jak to było za 15 lat, bo już w 1980 uncja złota kosztowała bodajże 680 dolarów. Więc z 35 do 680. Czy tak będzie teraz? Nie wiem, ale to jest znamienne, że Francuzi swoje złoto też ściągają. Holandia. Holandia w 2014 zaczęła ściąganie złota. I zobaczcie, co powiedział przedstawiciel Banku Centralnego Holandii, że podczas kryzysu finansowego lepiej mieć złoto pod ręką. Czyli już wiem, w jakim celu to złoto było ściągane. No, boją się kryzysów i lepiej to mieć u siebie. Drugi temat, że stracili zaufanie do USA, bo inaczej tego nie można wytłumaczyć. Kto jeszcze ściągał złoto? I teraz już mówimy o bardziej Wielkiej Brytanii, o Londynie. Austria 2015-19, 90. Turcja 2017, 220. Węgry 28 w 2018. No i Belgia. Belgia jest ciekawym przypadkiem, bo ich rząd, ich przedstawiciel banku centralnego twierdzi cały czas, że oni to złoto ściągają, ale nie wiadomo kiedy, jak i gdzie, ale cały czas twierdzi, że jest ściągane, więc tutaj pozwoliłem sobie też zaznaczyć. Turcja. Na Turcję też trzeba zwrócić uwagę, bo Turcja może nie obawiała się kryzysu, ale zamrożenia swoich rezerw złota i otwarcie mówiła, że boi się Ameryki po prostu, że mogą im zamrozić rezerwy. Czemu Ameryki, a nie Londynu? To też zaraz powiem przy Wenezueli, bo to też jest ciekawy przypadek. No i Turcja w 2017 220 ton ściągnęła. Czy to się przydało? Oczywiście, że się przydało, bo już w tym roku 100 ton sprzedali, żeby ratować swoją lirę. Kto się interesuje, to wiadomo, że tam jakiś atak spekulacyjny na lirę trwa. Czy to jest prawda, czy nie? To też pozostawiam wam do rozważań. Przypadek Wenezueli. Dlaczego tutaj z Wenezuelą mówiłem, że jest ciekawy? Wenezuela jako pierwsza zaczęła ściągać złoto i w 2011-2012 160 ton z Londynu złota ściągnęła, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w 2018 poprosiła o 34 tony, które swojego złota dodajmy, które zalegały w skarbcach w Londynie. I bank Anglii odmówił im wydania tego złota, twierdząc, że obecnie tam wtedy wybrany rząd jest niekonstytucyjny, nieprawnie wybrany i realizuje politykę zniszczenia i po prostu nie wydadzą tego złota. Ciekawostką jest też, że Bank Anglii później się wydało. Przedstawiciele nawet tutaj Ameryki mówili, że wywierali presję na Bank Anglii, żeby tego złota nie wydawać. Co zrobiła Wenezuela? No, podała do sądu Bank Anglii, bo jednak to jest ich złoto. No, przegrali. W 2020 sąd utrzymał jakby postanowienie, czy zarządzenie Banku Anglii, że złoto zostaje w Anglii. Także 34 tony złota zniknęły. Czym motywują jeszcze Bank Anglii, czym motywował, że to złoto zostawia?
Właśnie ten rząd Maduro, wybrany, niekonstytucyjny, kontra rząd Guaido, który był nomen omen sponsorowany przez Amerykę i to otwarcie. Jeszcze w uzasadnieniu właśnie sądowym była ciekawa taka zapiska, że właśnie ten rząd jest, łamie prawa człowieka, że Bangladesz się z tym nie zgadza. A co robi Wielka Brytania? Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą. Mało tego, nawet są, powiedzielibyśmy, że bardzo blisko te stosunki. Czyli wiecie, złoto zabrali, ale stosunki nadal utrzymują i twierdzą, że jest coś nie tak. Polska. No i tak jak mówiłem tutaj, to było ciężko mówić o jakiejś repolonizacji, przywozie złota, bo to złoto, któreśmy kupili, po prostu było nowe przywiezione, czyli w 2019 roku 100 ton pojawiło się w Polsce. Tutaj są słowa Glapińskiego, że mamy obecnie 263 tony. To się zmienia, bo bank centralny cały czas Polski dokupuje tego złota. Obiecał, że będzie w tym roku kupione 100 ton. Czy tak będzie? Nie wiem. Obiecał też, że część złota będzie przewieziona z Anglii do Wielkiej Brytanii, bo jak wiemy, teraz jest część złota w skarbcach w Londynie, część w Polsce. Skąd rozbieżność? Bo tutaj mamy 163 tony, a wcześniej na poprzednim slajdzie mieli, żeśmy tam 277 bodajże. Bo to się zmienia, zależy w którym okresie. No, banki centralne kupują, sprzedają złoto, żeby gdzieś tam regulować swoje gospodarki, walutę. Co do Polski, no to chyba już nic więcej, nic mówiąc, ten mem chyba wszystko tutaj nam pokazuje, że czekamy na to złoto. Co jeszcze ciekawego? No, złoto jest przechowywane w Poznaniu, w Warszawie, w skarbcach. Gdzie? Nie wiem. Jak ktoś wie, to śmiało mówić. I tu najważniejsze pytanie. Jakie były powody wycofania złota z banków centralnych? I tutaj jeszcze raz przytoczyłem przedstawiciela Banku Centralnego Niderlandów, Holandii, który powiedział, że trzeba mieć złoto podczas kryzysu u siebie. I wiele krajów to uwierzyło, więc to moim zdaniem jest podstawowy powód, dlaczego nie ufają USA i Londynowi. Podczas kryzysu trzeba mieć złoto u siebie. Drugim moim zdaniem elementem takim dość ważnym jest PR, że bardzo fajnie to brzmi, że jesteśmy na tyle silną gospodarką, że mamy złoto u siebie. Więc to też działa na psychologię, na ludzi, że dobrze mieć coś u siebie, a nie u kogoś innego. No wykorzystywało to nawet we Francji chyba w 2012 roku, 13 Le Pen, gdzie wysłała list otwarty jakby dla wszystkich obywateli, że trzeba ściągać złoto z USA, no chyba poskutkowało. Drugi powód, dlaczego to złoto, drugi, trzeci, dlaczego to złoto, powiedzmy, ściągamy z tych banków centralnych, no to rekwiracja, tak? To, co mieli żeśmy w Wenezueli, że złoto zostało z dnia na dzień zamrożone, bez żadnych jakichś refleksji, przemyśleń, po prostu. USA uznaje, że czy Londyn, że w danym kraju łamana jest konstytucja prawa człowieka i może dnia na dzień odciąć nam no nasze złoto tak naprawdę. A to jest chyba najciekawszy slajd z dzisiejszej prezentacji. Zobaczcie, gdzie jest w ogóle przechowywane złoto poszczególnych krajów. Bo ile tam żeśmy mieli, że który kraj posiada ile złota, to tu już mamy to rozbite, gdzie to złoto jest przetrzymywane. No i oczywiście Ameryka to wszystko trzyma u siebie, USA, przepraszam, wszystko trzyma u siebie, ale już Niemcy na przykład rozbijają to pomiędzy kilka krajów. No i chyba Polska wzięła przykład z Niemiec. No i moim zdaniem dobrze robi chyba, bo taka dywersyfikacja jest najlepsza. Jakby się coś wydarzyło, odpukać, mam nadzieję, że się nie wydarzy. Ale takie podejście jest bardzo ciekawe. No, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Włochy, Francja. No widzimy, Francja, Rosja, Chiny złoto trzymają u siebie. Dalej te gospodarki takie, powiedzmy, pomniejsze gdzieś rozwijają to. Ciekawym przykładem są
powiedzmy Japonia, Kazachstan, Uzbekistan. Te gospodarki, te banki centralne w ogóle nie raportują, gdzie trzymają swoje złoto. Więc tak naprawdę możemy domniemywać, gdzie to złoto jest. No i to jest dość aktualny slajd, bo mamy z marca 2023 roku, więc można raczej się na tym opierać. No i dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy są jakieś pytania, czy chyba byle łatwo. Wiadomo, jakie są koszty przechowywania tego złota w banku Anglii? Nie znam. Racja, są podawane te koszty, tylko no nie znam, nie będę operował, ale no nie będę zgadywał. Ciekawostek jest tam właśnie, że też sztaby, które są przechowywane jeszcze w Anglii a propos, też przez Polskę są tak mocno nieaudytowane, że jeśli mamy audyt tego złota, to oni tam sprawdzają tylko jedną sztabkę albo dwie na całość i raportują nam, że coś mamy. Także tak naprawdę nie ma żadnych zdjęć, jakichś wiarygodnych źródeł, że to złoto tam jest i nie wiem, jest zdjęcie zrobione, zaudytowane. To, co na przykład teraz gdzieś tam właśnie z kryptowoltami, jakiś romans, że każda stawka ma mieć numer, ma jakby posiadać swojego odbiorcę. No nie ma tego. Fajnie, żeby to było, żebyśmy wiedzieli, że akurat ten numer sztabki, to co tam jest, jest nasze i znajduje się tam, ale nie ma. Ale na pewno taniej jest tam przetrzymywać te sztabki, to złoto, no bo nawet właśnie jak handel złotem się odbywa, to tak naprawdę to złoto nie jest nigdzie przewożone, tylko po prostu między krajami jakiś podpisywany jest dokument, a po prostu to złoto tak, jest w swoim miejscu. Chciałem się dopytać, ja mówisz, że sprawdzają jedną sztabkę, czy tam kilka i puszczają potem samą resztę? Nie, to jest na zasadzie audytu, że jak powiedzmy sprawdza się firmę, to się wertuje wszystkie papiery, to tak jakby przyszedł ktoś na audyt jakiejś firmy i powiedział, pokaż mi tylko, czy jest lista nazwisk, a jest, no to okej, resztę nie sprawdzam. Bo chodzi mi o to, żeby się któregoś dnia nie skoczyło tak, jak było ostatnie to zamieszanie w jakimś banku, że miał być worek niklu, a okazało się, że tam był worek złych kamieni. Ale to właśnie każdy się tego obawia. Dlatego każdy taki nacisk tej opinii publicznej jest na to, żeby to złoto trzymać u siebie, żeby sprawdzić. I właśnie państwa tym są zaniepokojone, że tak długo trwa odzyskiwanie swojego złota. Czyli no, są podejrzenia, że to złoto nie można tak od ręki swoje zabrać, no bo jak wiadomo, że są jakieś procedury, organizacja, jakiś przewóz ze strony bezpieczeństwa, żeby dobrze do tego podejść, ale to nie trwa 4 lata. Więc no, tutaj już takie wątpliwości są, czy to złoto na pewno tam jest, dlaczego nie możemy do niego zajrzeć, zobaczyć do tych skarbców. Będzie tak, że jak w krzesło, że będzie więcej chętnych niż samego złota. Tak, no racja, no tutaj wszyscy, którzy zajmują się złotem i fascynują, no to wierzymy w to, że tak będzie i liczymy z tego powodu na duże wzrosty. Ja mam pytanie, czy jest wszyscy, którzy mamy autoryzację złota, którego nie ma. Jeszcze raz, jakby pan mógł... Na przykład jest kilka razy oferowane na rynku, ponieważ Anglia może oferować się złotą i tylko ich kontroluje. Tak, dokładnie. No, z takiego można być założenia. Tak jest, no nikt nie wie, bo nikt tego złota nie audytuje nie w takim stopniu, żeby mógł zobaczyć, że akurat tam jest, nie wiem, 8 tysięcy ton czy 5 tysięcy ton i gdzieś ta sprzedaż się odbywa. No to, no tak, no ale to samo mamy tak samo na komercie, tak, na tym papierowym złocie, no, że pokrycia nie ma w metalu, tylko jest jakieś cyferki wydumane, więc to ma stały pierwszy bank. Tak. To dziękuję chyba. Mam tylko jedno pytanie, jakie jest twoje osobiste zdanie dotyczące alternatywnej waluty i roli złota? Kończę, na swoim kanale, kto nie subskrybuje, to zalecam. Będziemy sprawdzać listę. Zadaję to każdemu gościowi praktycznie to pytanie i staram się dowiedzieć jak najwięcej z takiego naszego podwórka, gdzieś tam wtedy media. I szczerze powiem, nie wiem. Nie wiem, co się będzie działo. Nie wiem, jak się dalej to potoczy. Ogólnie, no, dobrze, żeby się pojawiło coś takiego, bo jednak tą wiarygodność złota
wzmacnia, no ale widzimy, że to jest zbyt duża sprzeczność interesów tych państw, które tam tworzą tą grupę BRICS i ja nie wiem do końca, jak by miało to funkcjonować. Mamy jeden interes Amerykę troszeczkę tak, posterać. Tak, tylko właśnie to nie wiem, czy to nie jest straszenie, czy to tak. Bardzo fajnie to NMI rozbił, jakby miała wyglądać ta waluta BRICS i to ma ręce i nogi. Założenia są naprawdę dobre i mi się wydaje, że to by była fajna alternatywa. No i tak jak już wspomniałem, wzmocniłoby tą wiarygodność złota, bo tam właśnie ta waluta BRICS miałaby być oparta nie tylko o złoto, ale o koszyk surowców, w którym złoto odgrywa najważniejszą rolę. Więc no, pomysł dobry, czy wykonanie pójdzie za tym, nie wiem. Jeszcze jakieś pytania, bo się rozkręciłem. Dobra, dziękuję za dzisiaj. Miłej zabawy.